Bóg nigdy nie mruga. pięćdziesiąt lekcji na trudniejsze chwile w życiu. przełożyła Olga Siara. Wydawnictwo Insignis czyta Ewa Błaszczyk. Lekcja szósta Nie musisz wygrać każdego sporu, pozwól innym zostać przy swoim zdaniu. Zanim wyszłam za mąż, zdrowo się uśmiałam, czytając o parze, która przygotowała szesnastostronicową intercyzę, szczegółowo regulującą najdrobniejsze elementy ich życia, począwszy od tego, że w samochodzie nie może być mniej niż pół baku benzyny, aż po zakaz zostawiania skarpetek na podłodze. Szesnaście stron? Co za absurd! Po ślubie nie wydawało mi się to już takie zabawne. Kiedy kupiliśmy z mężem dom, atrament na umowie nie zdążył jeszcze wyschnąć, a my już zaczęliśmy kruszyć kopie o różne detale. Zawsze uważałam swojego męża za dyplomatę. Pobraliśmy się późno, przed moimi czterdziestymi urodzinami. We wczesnej fazie naszego związku Bruce powiedział, że są dwa typy kobiet. Te, które malują paznokcie i te, które tego nie robią. – A który wolisz? – zapytałam, chowając dłonie. Jeden i drugi odpowiedział, bo nie pamiętał, do którego typu się zaliczam. Zaimponowało mi, że nawet gdy nie wie, co powiedzieć, potrafi powiedzieć, co trzeba. Na jednym z naszych pierwszych spotkań mieliśmy w kawiarni małą scysję, która pokazała mi, jakim typem mężczyzny jest Bruce. Siedzieliśmy na zewnątrz z jego przyjacielem, kiedy obok naszego stolika przeszła rozkołysanym krokiem atrakcyjna kobieta z obfitym biustem, nieskrępowanym stanikiem. Przyjaciel szturchnął mojego męża i obaj spojrzeli na nią, szczerząc się, jak na chłopcy. Byłam wściekła. Po wyjściu z kawiarni wsiedliśmy do samochodu i tam oświadczyłam Brusowi, że zachował się niegrzecznie wobec tej kobiety i wobec mnie. Spodziewałam się, że przewróci oczami, powie, że jestem przewrażliwiona i każe mi się uspokoić. Nastawiłam się na kłótnie i powtórzyłam w myślach argumenty. Tymczasem Brus wysłuchał, co miałam do powiedzenia, spojrzał mi w oczy i od razu przeprosił. Masz rację, przyznał. Zachowałem się jak nastolatek. Nigdy więcej tego nie zrobię. Co? Na to nie byłam przygotowana. Chciałam się kłócić, przekonywać go do swoich racji, chciałam wygrać. Tymczasem on poddał się od razu. <laughs> Brus należy do tych nielicznych ludzi, którzy kiedy nie mają racji, natychmiast to przyznają z podniesionym czołem. Mój mąż nie musi wygrać każdego sporu i pierwszy uznaje swoją porażkę. Kiedy widzi, że kłótnia utknęła w martwym punkcie, oznajmia ze spokojem godnym laureata pokojowej Nagrody Nobla. Nie przekonasz mnie, a ja nie przekonam ciebie, więc pozostańmy przy swoich zdaniach. Trudno z tym dyskutować. Zanim go poznałam, nigdy nie spotkałam się z takim podejściem. Początkowo nie znosiłam, kiedy zamieniał się w pana mediatora i wygłaszał te kwestie. Dla mnie każdy spór był starciem dwóch stron, z których jedna okazywała się zwycięska. A tą zwycięską stroną musiałam być ja. Remis nie wchodził w grę. Pozostać przy własnych zdaniach? To by znaczyło, że nikt nie musi mieć racji i nikt nie musi się mylić. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w małżeństwie. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza oferta na dom została przyjęta, oboje zaczęliśmy planować, jak go urządzimy. Od samego początku miałam wrażenie, że kupiliśmy dwa różne domy. Ja sądziłam, że pozbędziemy się większości mebli skompletowanych podczas wyprzedaży garażowych i zaczniemy od nowa. Mój mąż chciał zatrzymać wszystkie rozpadające się krzesła, kanapy, lampy, jakie zgromadził od czasów studiów. Bruce uznał, że mój gabinet urządzimy na drugim piętrze w pokoju z balkonem. Ja chciałam zająć pokój z wbudowanymi półkami na książki. On zamierzał ustawić w kącie śniadaniowym swoje komputery. Ja chciałam tam w spokoju czytać poranną prasę. On planował kupić małą pralkę i suszarkę i wstawić je do kuchni. Dla mnie było nie do przyjęcia, że miałabym wdychać zapach proszku do prania przyrządzając spaghetti. On rzucił tylko okiem na boczną werandę i wyobraził sobie przeszklony słoneczny pokój. Ja od razu wiedziałam, że chciałabym tam wstawić huśtawkę i rośliny. Dyplomatycznie zaproponowałam, żeby przed rozpoczęciem remontu ustalić, co faktycznie będziemy robić w każdym pokoju. Hm? Zastanówmy się. Kuchnia i jedzenie, kuchnia i pranie. Co lepiej do siebie pasuje? Moim zdaniem kącik śniadaniowy i komputery do siebie nie pasują. Bruce zarezerwował jadalnię na swój księgozbiór. Kiedy się rozpakował, pokój przypominał księgarnię. Chciał zbudować w łazience półki na radio i telewizor. Ogląda CNN, jak twierdzi przy goleniu, mimo że nosi brodę. Wedle jego wizji nad toaletą miała biec półka z książkami i gazetami. Książki w łazience, to ile czasu planował tam spędzać? Jeśli mężczyźni naprawdę są z Marsa, a kobiety z Wenus, to mój mąż pochodzi z Plutona. Dla mnie sypialnia to mój azyl, dla niego składzi krupieci. Właściwie wszystkie pomieszczenia planował wykorzystać w ten sposób. Ponieważ w domu nie przewidziano miejsca na kanciapę, usiłował urządzić ją w każdym pokoju. Kiedy mój mąż mówił o kanciapie, oczyma wyobraźni widziałam pokój wyłożony ciemną błazerią, z tapetą w kaczki, wieszakiem na broń i różnymi zwierzęcymi szczątkami na ścianach, takimi jak głowa jelenia, wypchany rekin czy skóra niedźwiedzia. Wprawdzie bruz... Nie kolekcjonuje trofeów myśliwskich, ale potrzebował miejsca na swoje rozliczne gadżety, w tym także wartą tysiąc dolarów bieżnie, której użył dwa razy, jeśli nie liczyć, wieszania na niej ubrań, żeby się przewietrzyły. Nazywam ją najdroższym wieszakiem świata. Ale nie myślcie, że jestem taka nieugięta. Ustąpiłam w najważniejszej sprawie. Uzgodniliśmy, że weźmiemy jego łóżko, a nie moje. Od razu zajął swoją stronę materaca, nawet gdy mieszkał sam zawsze sypiał po tej samej stronie, a druga przez całą noc pozostawała nietknięta, jest pod znaku panny, więc nawet przez sen zachowuje porządek. Łatwiej było dojść do porozumienia w dużych sprawach niż przy drobiazgach. W końcu zaczęliśmy się wykłócać o szczegóły. Bruce chciał rozwiesić na ścianach wszystkie 200 grafik ze swojej kolekcji. Byłby zadowolony, gdyby każdy pokój wyglądał jak restauracja Fridays. Zgodziłam się na zbiór pamiątek z czasów zimnej wojny w jadalni. Przynajmniej patrząc na znaki schronów przeciwatomowych, żółtą syrenę przeciwlotniczą, gigantyczną puszkę sucharów i plakat z dziewczynką, która pyta, mamusiu, co się z nami stanie, jeśli spadnie bomba. Czuliśmy się wdzięczni za każdy posiłek. Ostatecznie doszliśmy do porozumienia odnośnie wszystkiego, poza resztą grafik, które przez rok podpierały ściany. Ja chciałam, żeby na jedną ścianę przypadała jedna grafika. On wolał użyć ich w charakterze tapety. W końcu pokój po pokoju postanowiliśmy pozostać przy swoich zdaniach. Niektóre ściany Zagospodarował Bruce inne ja. Impas nastąpił, gdy przyszła kolejna czerwone wyścigówki na czarnym tle. Wyglądały jak coś, co piętnastolatek powiesiłby nad łóżkiem, a rok później wyrzucił do śmieci. Marzyłam, żeby się ich pozbyć. Bruce natomiast chciał je powiesić na honorowym miejscu. Czy możemy pozostać przy swoich zdaniach? Zapytałam, wypróbowując jego strategię w stylu Jimiego Cartera. W końcu zgodził się na to, żebyśmy schowali te grafiki do piwnicy, dopóki nie uzgodnimy, gdzie je powiesić. Natknął się na nie trzy lata później. Czyje to? Zapytał. Twierdził, że nigdy wcześniej ich nie widział. Uśmialiśmy się, a potem wyrzuciliśmy grafiki z piwnicy i uzgodniliśmy wspólne stanowisko. Samochody wyścigowe prezentują się świetnie, ale przed domem. Skąd zabierze jej śmieciarz?